Rosjanie wypuścili swojego własnego Wiedźmina. Rosjanie wypuścili swojego własnego Wiedźmina i mamy porównanie na kanale Gamelight, to jest polski kanał, z tego co rozumiem, bo ma wszystkie opisy polskie. Nie znałem go wcześniej i wyskoczyło mi to wczoraj gdzieś, że Rosja zrobiła swojego Wiedźmina. Słyszałem o tej grze wcześniej, że ona ma wyjść, ale całkowicie mi z głowy wyleciała, więc będziemy mieli porównanie szczegółów i fizyki między Smutą a Wiedźminem. I tutaj pierwszy komentarz w ogóle mówi, że nazywanie tego rosyjskim Wiedźminem to obraza dla Wiedźmina. Śmieszne, zabawne. Trzeci Wiedźmin 3 najlepszy, nie? Która gra jest lepsza? Kuni. Kuń, który zawsze się pojawia po prostu z drugiej strony niż patrzysz, nie? Nawet jak jesteś w jakimś najdziwniejszym, kurwa, miejscu, gwizdziesz na konia, koń przychodzi. Ciekawy motyw, żeby ukryć to, jak się spawnuje, moment jego spawnu i tak dalej. Ale no, jakoś musieli tą mechanikę ukryć, żeby była i dostępna, jednocześnie dostępna, i jednocześnie nie była zbyt restrykcyjna, nie? Czekaj, kurwa, co? Skąd on przyjechał? Okej, czyli tutaj nie jest tam, gdzie patrzysz, tylko tam, gdzie twoja postać jest obrócona, na to wygląda, nie? Bo postać była rzeczywiście w stronę kamery, twarzą twarz z kamerą i dosłownie zza pleców postaci przyjechał kuń. Jest kunik wodny. On przyjechał jeszcze raz mi pokaż kunika, a ja chcę w spowolnieniu w ogóle zobaczyć całą animację. A prędkość 0,25. Po prostu się poja... O Jezusie, skipnąłem za mocno. Po prostu się pojawia. Rosyjski Wiedźmin, proszę państwa. Rosyjski Wiedźmin, to jest koń tego zgniłego rycerza z Eldena. Prawda, on też się tak wtapia w ziemię, nie? Znaczy on wychodzi z ziemi. Nie wiem, dziwna animacja. I taka ciekawostka jeszcze, bo ja wyczytałem, że na tą grę Rosjanie wydali ileś tam, jaką tam mają tą walutę? Ileś tam 490 milionów swojej waluty. Nie są kopiejki, tylko co? Rubli. 490 milionów rubli, tak, rubli, co przelicza się na około 20 polskich milionów złotych. 20 milionów polskich złotych, o tak, w tej kolejności. Więc ta gra kosztowała 20 milionów złotych. Tyle było do finansowania od samej Rosji, od samego rządu na tą grę. Pytanie, ile jeszcze od siebie dołożyli, czy cokolwiek, czy nie, no ale 20 milionów w to poszło, nie? Czyli jakieś 5 milionów dolarów, powiedzmy. Interakcje z NPC-ami. Czemu tak się buguje? Znaczy, jeśli chodzi o interakcję z NPC-ami i to, jak żyje miasto w Wiedźminie, to ono się wydaje żywe, dopóki nie zaczniesz się temu przyglądać, nie? Że dopóki chodzisz w Wiedźminie sobie po mieście i nie zwracasz uwagi na to, co robi NPC, to nie zauważysz tego, że oni, no, żyją, ale w sumie cały czas tym samym życiem, nie? Oni są codziennie w tym samym miejscu, codziennie gadają o tym samym, mają te same głosy i te same twarze, mimo tego, że jesteś 3 zony dalej gdzieś, nie? Więc dopóki się nie przyglądasz, to jest git, a jak zaczniesz się przyglądać, to masz takie... Okej, no widać, że to nie jest żywe miasto, nie? To są prości ludzie, tak jest. Dlatego mają tylu tych sobowtórów. Kontusz, arcymistrzowskie spodnie, buty, ręce wilka, kusza losowa, miecze, arcymistrzowskie, szkoły wilka. Nie mam pojęcia jakie. Ja mówię, ja Wiedźmina 3 przyszedłem raz w życiu na premierę praktycznie i po tym miałem chyba te 3 podejścia, gdzie stwierdziłem, spróbuję. Ale zanim przeszedłem ten pierwszy zone, Biały Sad, czy chuj to jak coś się nazywało, to miałem takie, no nie, jednak nie chce mi się w to grać. Czekaj, kurwa, czy ona... Zamiata mu kutacha. A no miało być interakcja z NPC-ami, a on pokazuje jabłka tutaj, nie? To niesprawiedliwe w stronę Smuty, jak dla mnie, ale dobra, no tam pan sprzedawca ma wyjebane na klienta ewidentnie. Poszedł się zeszczać w róg i tyle. Nie można złego słowa na Wiedźmina mówić. Grzeje się przy cieple kutasa, dobrze. Świetnie. Większość NPC-ów nie zachowuje się logicznie. Nakurwianie młotkiem w powietrze. Piękna animacja, zajebista animacja. Tak chodzi każdy normalny człowiek, nie? W krajach słowiańskich to jest dość normalne, że kurwa jak idziesz ulicą, to zawsze napakowana klata i szeroko trzeba, nie? Żeby pokazać, kto tutaj jest prawdziwym Słowianinem. To typowy beton, ogromny beton. Jak pierwszy raz przechodziłem Wiedźmina, to może tak z 5 razy z rzędu go przeszedłem, o Jezu. Telewizory pod pachą, dokładnie tak. Pokaż mi go jeszcze raz. Mogłem się spodziewać. Upadanie. Fall damage. Nie wiem, czy oni specjalnie w Wiedźminie 3 szli w fall damage taki bardzo realistyczny, czy nie. Ale mam wrażenie, że czasem, kurwa, niektóre skoki ja bym w realu przeżył, a mój Wiedźmin miał i umierał. Strasznie mnie to wkurwiało. Mimo tego, że raz w życiu tę grę przeszedłem, pamiętam to do dzisiaj, kurwa, że fall damage jest zjebany w tym Wiedźminie. A nie umarł, wow. A nie da się. A, czyli jak jesteś zbyt wysoko, gdzie miałbyś fall damage, który pewnie by cię zabił, to gra ci nie pozwoli tam spaść, tak? Czyli takie połączenie niewidzialnych ścian z normalnym spadaniem, tak? No, ja nie lubię niewidzialnych ścian. Niewidzialne ściany to jest coś, co mnie triggeruje i wkurwia. Już wolę chyba spaść i się zajebać, żeby mieć nauczkę, niż mieć niewidzialne ściany. Niewidzialne ściany mnie strasznie w łągu męczyły. Strasznie męczące to jest. O. On tu chodzi po tych ścianach jak płotka, nie? Płotka też była antygrawitacyjnym koniem. I tak samo konie w Skyrimie. No. Spoko. Nie mogę się do niczego przyczepić. Bardzo klimatyczne. Lepsza animacja niż w Wiedźminie, nie? Bo w Wiedźminie on tam sobie coś tam... Palucha coś tam posmyrał, stwierdziłem, chuj, to jest animacja mojego picia potiona. Już wolę animację, kurwa, z picia zakręconego Estusa w Soulsach. No widać te smugi na wodzie, widać. Jest całkiem nie najgorsza jak na 2015 rok. Tu widać, że woda w tej grze ma dużo mniej klatek w ogóle, nie? Bo sam gameplay jest chyba w tych 60, a woda się porusza wolniej. Trochę jak ten, trochę jak... może nie aż tak źle, jak krew... Jak ona miała? Tej baby z lordców, pierwszego bossa? Piety, jak krew piety. Nie jest to aż taki, kurwa, pokaz slajdów na jakimś tam wodzie, na jakiejś cieczy, ale no widać, że to jest mniej FPS-ów. Musiał w nocy ten test robić, w nocy gorzej wodę widać. No widać było nieźle. Znaczy tutaj ogólnie to wygląda spoko. Nie jest to tragiczne, ale widać, że jest niewidzialna ściana znowu w wodzie, nie? Czyli nie ma pływania. A w Wiedźminie jest pływanie. No właśnie, niewidzialne ściany to jest... paskudne. I chcesz podejść do dziecka, pogadać sobie z dzieckiem, okraść dziecko, nie możesz, bo jest kurwa za niewidzialną ścianą. Twarze NPC-ów. Rzadko widzisz identyczne twarze. Znaczy nie jedna koło drugiej, nie? Rzadko się chyba zdarza, albo w ogóle, żeby rzeczywiście stała grupka NPC-ów koło siebie i rzeczywiście któryś z nich jest bliźniakiem innego, ale bardzo często te same twarze widzisz w różnych miastach na przykład, nie? Mimo że pół kontynentu przebyłeś, to i tak widzisz te same twarze, które widziałeś 3 miasta temu. No nie... Te NPC w ogóle nie mają w sobie życia, nie? Te NPC w ogóle nie mają w sobie życia. Są tragiczne. Czyli zrobili animację jednej baby, która siedzi i nawet nie chciało im się podmienić modelu baby, która siedzi, żeby była inna baba siedząca, bo to chodzi głównie o to, żeby po prostu miała tą pozę siedzącą i tyle. A tutaj jest jedna baba, która siedzi, tak ją zaprogramowali, to jest baba, która siedzi, to jest jej robota. Ona przy każdym miejscu, gdzie da się siedzieć, ona zawsze będzie siedzieć, kurwa. Narzekasz, to zrób lepiej, dokładnie tak. O to właśnie chodzi, nie? Ja zrobię lepiej. Fizyka śniegu. No wiesz, w Wukongu mi się podobała fizyka śniegu, bo tam jak był ten śnieg puchaty i przez niego przechodziłeś i pałą kurwa za sobą ciągnąłeś, to było rzeczywiście, że ten śnieg, ten ślad zostawał. Świetnie to wyglądało. No to widać kroki po prostu wbite. Jakbyś to zamienił na na bagno jakieś, na jakieś błoto, to by tak samo wyglądało, tekstura. A to znowu w nocy sprawdza, ale widać, fajnie się ciągną te ślady. Niewiele widać, ale fajnie się ciągną te ślady za nim. A koń nie dość, że się spawnuje z ziemi, to jeszcze ucieka w ściany, jak z niego zejdziemy. No niewidzialne ściany, to już widzieliśmy. Ja często narzekam na konia w Elden Ringu, nie? Że w Elden Ringu koń ma bardzo słaby kąt zakrętu i tak dalej, ale ten kąt zakrętu i tak nie jest taki zły jak w Wiedźminie, nie? Nie można zrobić konia, który ma oczywiście kąt zakrętu idealny, tak że robisz w bok i idziesz w bok, no bo to jest koń, to musi mieć animację obrotu, żeby wyglądało chociaż troszkę realistycznie, nie? Ale no, zwyczajnie różnorodność genetyczna jest niska, przecież w Wiedźminie ludzie przybyli do tego świata portalami, więc nie przybyło ich dużo, a jak mała różnorodność genetyczna, to i ludzie nie do końca kumaci. Dokładnie tak, tam było kazirodztwo po prostu wszędzie, nie? Tak samo jak każdy z nas jest podobno potomkiem Dżingis Khana. Takie są ploteczki, nie? Że Dżingis Khan wyruchał wszystkie nasze babki. I każdy z nas, my wszyscy jesteśmy tutaj braćmi i siostrami, nie wiem, może jakaś kobieta tu jest. Promień skrętu to nie auto, no jest promień skrętu, nie? Chodzi mi, że wiesz, że jak jest sobie... Mam ten, o proszę, mam kartacz do tego, do brody, nie? Trochę we włosach, ale chuj w to. Czekajcie, wyciągnę włosy. To będzie mój koń. This is my horse, yes? This is my horse. Jak jest sobie ziomeczek, tak normalny ziomeczek, nie? Normalny NPC, to on może się obrócić tak na stopach dwóch. I to jest dość realistyczny, ma mały promień skrętu, nie? Ale jak jest kurwa taki szeroki koń, to on zanim zrobi ten obrót, no to musi naprawdę duży ten zakręt zrobić, żeby to wyglądało realistycznie, nie? O to mi chodzi, o ten promień skrętu mi chodzi. Że ja narzekam zawsze w Eldenie, że jest kurwa ten promień skrętu dziwny, ale nie jest aż tak zły jak był w Wiedźminie na przykład, nie? Przypomniało mi, że nie używam swojego ostatnio, ja mam zawsze pod ręką kartacza. Promil skrętu, tak. Jakby było tak dosłownie 90 stopni, to by było chujowe. Tak, ja wiem, dokładnie dobrze o tym wiem, nie? Dlatego ja narzekam na to, ale wiem, że moje narzekania są bardziej poddyktowane frustracją, mimo że wiem, że jak to działa i powinienem się tego spodziewać, ale za każdym razem mnie to wkurwia, nie? Są takie rzeczy w życiu, albo w grach, albo gdziekolwiek, które wiesz jak działa, jesteś kurwa, widzisz to na co dzień, nie? A i tak cię to wkurwia. O proszę, tutaj koń w ogóle nie ma siły pędu żadnej. On zakręca jak chce po prostu, nie? Nie czuć masy tego konia, nawet na filmiku. Czasem dopiero masę czujesz dopiero po tym, jak rzeczywiście sam sterujesz tym koniem na padzie, czy na klawiaturze, czy czymkolwiek tam, czym tam sterujesz. Ale tu czuć jakby on po prostu papierowym gównem jakimś jeździł, nie? On robi zakręty w kółeczku, tak siup, siup. Dziwnie to wygląda. Jest jakiś promień skrętu, ale dziwnie to wygląda. No. Nie zwróciłbym uwagi na to. Chociaż może bym zwrócił uwagę. W moim przypadku sprawdzanie ognisk w grach. Jeśli widzę, że coś płonie na ziemi, to moim pierwszym odruchem jest wejść na to i zobaczyć, czy w tej grze to zadaje damage, nie? To jest to samo, co sprawdzanie na przykład beczek. Czy taka beczka, która tak wygląda, jak w nią strzelę, to wybuchnie. I jak wybuchnie, to czy zrobi mi damage. To jest takie... Albo widzisz butelkę szklaną, strzelasz w nią, żeby zobaczyć, czy jest jakaś fajna fizyka rozwalania butelek. To jest taka naturalna rzecz jak dla mnie, że sprawdzam, czy w danej grze ognisko robi damage, ale czy to ma jakieś duże znaczenie dla mnie? Rzadko. Sprawdzanie, czy jest friendly fire w FPS-ie, nie no to się zazwyczaj niechcący zdarza, nie? Zero inercji, tak, nie ma żadnej siły odśrodkowej na tym koniu, dokładnie tak, o to mi chodziło, no. Mogli mu dać takiego kunia na patyku, nabita pluszowa głowa na patyku. Dziwnie napisane. Samo słowo children to jest już liczba mnoga. O proszę! Smuta jest prorodzinna, nie pozwala się dorosłym nieznajomym zbliżać do dzieci. Czyli to, co widzieliśmy wcześniej przy wodzie, to mogła nie być niewidzialna ściana samej wody, tylko to mogła być niewidzialna ściana samych dzieci. To ciekawe. Na kroki w błotku. Nie piękne, nie brzydkie. Jak na grę z 2015 roku całkiem nieźle. I brak kroków. Znaczy nie, generalnie patrząc ogólnie z perspektywy na to, że ta gra wyszła teraz, tak? Ta Smuta, a Wiedźmin wyszedł 10 lat temu. Ta gra wygląda brzydziej ogólnie. Sama grafika po prostu, całokształt wygląda brzydziej. Wygląda bardziej wyblakło, nie ma jakiejś żadnej głębi. Wygląda jak gra zrobiona z asetów dość mocno. FPS-y tak, nie wiem, on pewnie włączył wysokie detale, żeby to jak najlepiej porównać, nie? Dlatego pewnie mu ścina to na nagraniu, tak strzelam. Mogliby takie systemy IRL dzieciom zamontować, najlepiej, żeby też wygłuszały te dzieci. Ja nie wiem, tam gdzie ja bywam nie ma żadnych dzieci na szczęście, więc nie mam problemu. A jak jestem już jakimś zbiorkomie, gdzie są dzieci, ja bardzo często mam słuchawki w uszach, więc mam wyjebane całkowicie na to, co się dzieje wokół mnie. Nie słyszę żadnych płaczków ani nic. Czekaj, co teraz porównujemy? Bo nie spojrzałem. A, niedźwiedzia. No to mordę ma taką mało niedźwiedziową, nie? Tak naprawdę to niedźwiadek. Ten jest już bardziej niedźwiedziowy, jeśli chodzi o realizm samego niedźwiedzia. Ale... Jakiego mu slapa sprzedał? Ten dźwięk. Jeszcze raz. O nie. Ten dźwięk wygląda po prostu jakby nagrali kogoś, kto komuś zdziela po mordzie na ryj. Po mordzie na ryj. O Jezus, czekaj. Daj mi jeszcze raz. Ja chcę jeszcze... On macha tą dzidą, nie może go trafić. Nagle niedźwiadek wstaje i mówi, co ty kurwa robisz? Dostaje lepę na ryj, żeby się obudził, nie? Weź kurwa się ogarnij, chłopie. Takie pacnięcia, jakbyś muchę pacnął po prostu. No zablokował się między drzewkami. Zmysły. Wiedźmińskie zmysły. Akurat szpony obciął. No reakcja na ciosu nie, drewno straszne, nie? Ja nie jestem fanem wiedźmińskich zmysłów. Wydaje mi się, że Wiedźmin był jedną z pierwszych gier, która to wprowadziła, a później bardzo wiele gier starało się wprowadzić to samo. Podobne systemy, nie? Oczywiście Cyberpunk, ale to też jest od tego, od CDP-u, Stellar Blade'y i pewnie jeszcze masa innych gier, ale ja nie lubię tego systemu. To jest takie... Kote, kiciusie. A nie można głaskać kiciusiów, tak? Nie ma interakcji. No trudno. Schowaj broń! Ławi gada! Żywioł brać! Znaczy, sam feeling uderzeń wydaje mi się nie najgorszy tak naprawdę. Kolejny bot, kurwa, przyszedł, weź spierdalaj. Sam feeling mi się nie wydaje najgorszy. Najgorsze jest to, że ten... Wydaje mi się po tym, co widzę, że jesteś tam bardzo długo zamykany w animacji ataku, co mi się nie podoba. A druga sprawa to jest to, że no nie trafia. On macha po nich czasem, kurwa, i widać ewidentnie, że broń przylatuje przez NPC-a, ale nie dostaje damage'u. Nie pojmuję. Śmierć po prostu w jakimś teatrzyku szkolnym. Smuta! Da się to kupić w ogóle? W Europie normalnej? Smuta. Syberianowa. Fabuła. Rosja 1612 wieku. To jest Unreal 5? Da się zrobić grę, która wygląda brzydko na Unrealu 5? Muszę przyznać, że nie poznałem, że to jest Unreal 5. Bardzo często na Unrealu 5 wszystkie gry wyglądają podobnie, nie? Mają ten sam jakby filtr nałożony, kolorystyczny i bardzo wszystkie elementy wyglądają podobnie. Taka głębia jest nadawana sztuczna, że jak ją widzisz, to wiesz, że to jest Unreal 5. A to wygląda jak Unreal 5, który jest specjalnie jakby ubrzydzony z jakiegoś powodu, nie wiem. Lordsy ładnie wyglądały, lordsy ogólnie były ładne, w większości przypadków. Lordsy były bardzo nierówne, nie? Miałem miejsca, że miałem takie, o kurwa, ale tu ładnie, a z drugiej strony były bagna, gdzie jak patrzyłem na te bagna, to miałem takie, ja pierdolę, to jest paskudna gra. Może i brzydko, ale zrób lepiej, dokładnie tak. To jest najważniejsze. 11 kwietnia 24, to pół roku temu wyszło niecałe. Da się to kupić? Z ciekawości, nie kupiłbym tego, ale chcę zobaczyć cenę. Czy da się to kupić w Europie? Smuta. Kurwa, co? Hej, pisze. Buy Smuta Inception, to chyba nie jest to, co? Nie. Bo na Steamie tego pewnie nie znajdę. Czy przypadkiem ten? Czy przypadkiem Rosja nie jest odcięta od tego? Od Steama teraz? Nie wiem. Jestem ciekaw po prostu, w jaki sposób ten Gamelight wszedł w posiadanie tej gry, nie? Dopisze Reddit, nie? No to ten, to znajdę pewnie... Reddit. No nie chuja, nikt o tym nawet nie mówi, nie? Upcoming game Smuta, ale to sprzed roku post. Nie ma nic, nie da się tego kurwa kupić. Jakby to kosztowało jakieś 10 zł z jakiegoś kishopu, najlepiej nielegalnego, żeby twórcy nie zarobili, to bym kupił. Ja bym kupił tą grę. Za 10 zł z nielegalnego kishopu, skradzionej karty kredytowej, żeby twórcy kurwa nie zarobili. To bym kupił tą grę, jak najbardziej bym kupił. Ale tak to nie. Tak to nie. Nie da się. No, więc to chciałem z wami zobaczyć między innymi ten filmik. To byłem ciekaw, jak to się porównuje do naszej polskiej tej. Nie pirackie, kupiłem to, tak? To się jakoś nazywa. Kupowanie kradzionego towaru, jak to się nazywa? Przypomnijcie mi, paserstwo, nie? Paserstwo. To się nazywa paserstwo. Siemano, Kubaksino, dobry wieczór. 13 wyrzuciłeś.